TVG9, Klaudiusz Wesołek. No, ostatnio spotkałem się z opiniami, że ostatnie akcje Grzegorza Brauna to takie fajne performance, happeningi polityczne. I w ogóle, że to jest człowiek, który odważnie mówi o tym, o czym inni się boją mówić, odważnie działa. No ja mam tu duże wątpliwości. No na siłę można jego akcję nazwać rodzajem happeningu czy performance'u. Ale no, dla mnie happening jest taką formą, która formą no, nawet przy happeningach typowo politycznych jest formą taką, która trochę rozładowuje tą nienawiść panującą między różnymi stronami. Ona jakby nie, wcale nie, nie zmniejszając rangi problemu, powoduje trochę takie rozładowanie tej właśnie strasznej nienawiści, strasznego hejtu. A tutaj te akcje Brauna raczej tutaj dolewają oliwy do ognia, że w zasadzie one nie, nic tam konkretnego nie załatwiają, ale nawet nie podnoszą jakichś tam moim zdaniem istotnych problemów, ale dolewają oliwy do ognia, jeszcze bardziej ten hejt, tą nienawiść wzmacniają. Poza tym, no, jeśli chodzi o konkretne jego happeningi, na przykład no, to zgaszenie tych świec chanukowych, ja się zgadzam, że Żydzi są bardzo wpływową grupą. No chyba trzeba być ślepym albo być tchórzem, żeby nie przyznać, że mają ogromny wpływ na media, na finanse, a poprzez to także na politykę. I no dobrze, dobrze im czasem zwrócić uwagę na pewne sprawy, ale dlaczego sobie wybrał menorę ustawioną przez hasydów, czyli no taki kresowy odłam judaizmu. Dla mnie całkiem sympatyczny w ogóle. Ja mam sympatię do kresów i kresowej kultury, także w tym żydowskim wydaniu. Menora stała sobie gdzieś w korytarzu, na boku, nie w jakimś centralnym punkcie, no bo to przyznaję, że w centralnym miejscu w Sejmie może być tylko no, orzeł i krzyż moim zdaniem. Ale to, że sobie jakieś inne symbole religijne na uboczu stoją, no nie róbmy z tego problemu, nie róbmy z tego zagadnienia. A jeśli chciał Grzegorz Braun zwrócić uwagę na jakieś istotne problemy związane z Żydami, no to dlaczego nie użył gaśnicy pod jakimś bankiem Rothschildów, czy do strefy Gazy nie pojechał z gaśnicą tam gasić zarzewie konfliktu światowego? No dlaczego tego nie zrobił, tylko no przyczepił się do menory, którą tam sekta Chabad Lubawicz, to jest sekta, podsekta jakby taka hasydyzmu ustawiła, i no tutaj jakiś wielki problem w tym widział. No ja uważam, że problemu tutaj nie było, a ten no niby happening był aktem takim, no dzisiaj się nadużywa określenia antysemityzm, ale w tym przypadku no to było po prostu antysemickie. Bo nie każda krytyka Żydów to antysemityzm, nie, to nie dajmy się zwariować, ale to, co zrobił Braun,
miałoby dźwięk ewidentnie antyżydowski, antysemicki. No i bez dwóch zdań dla mnie. No i z ukraińską flagą na kopcu Kościuszki, że to polski symbol i nie może tam być innych flag. No, obok polskiej flagi ustawiono flagę ukraińską. Ukraina walczy z naszym wspólnym wrogiem, który nam też zagraża. No i akurat, zwłaszcza jeśli chodzi o Kościuszkę. No, Kościuszko, mamy pomniki Kozjaski w Ameryce, Kozjasko, czyli Tadeusz Kościuszko walczący w obronie Ameryki za wolność naszą i waszą. Sam Kościuszka był takim w tamtych czasach nie było takiego problemu. No, to dzisiaj byśmy pewnie dyskutowali, gdyby żył, czy on jest Białorusinem, czy Polakiem. Poza tym, u niego walczyła nie tylko szlacha, który wtedy, i szlachta litewska, i rusińska już zaczęła stanowić jeden naród, ale też walczyli chłopi, różnego pochodzenia, różnych nacji. Dlatego akurat na kopcu Kościuszki flaga ukraińska naprawdę jest całkiem adekwatna i moim zdaniem nie powinna nikogo razić. Także wydźwięk tych niby happeningów Grzegorza Brauna jest dość słaby. A jeśli chodzi o takie wartości, czysto hepenersko-artystyczne, powiedziałbym może na dostateczny można by było zakwalifikować. Ogółem można powiedzieć mu to samo, co kiedyś grupa Naszość mówiła Palikotowi, czyli że jest raczej pozerem niż happenerem.